Pani prezydent, bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj razem z panią skarbnik składamy projekt budżetu na rok 2023 do Biura Rady Miasta i tym samym rozpoczyna się cała procedura uchwalania budżetu. Rozpocznie się również debata nad przyszłorocznym budżetem. I jedno musimy stwierdzić, że z całą pewnością ten budżet, który trzyma w dłoniach pani skarbnik, ten projekt budżetu, to jest jeden z najtrudniejszych budżetów, z jakimi przyszło się wszystkim samorządowcom mierzyć, ponieważ no, mamy sytuację, niestabilną sytuację gospodarczą, szalejąca inflacja, drożyzna, wzrost dramatyczny wręcz, wzrost cen energii i innych paliw, a także w naszym odczuciu zbyt powolne i często niezbyt dobrze skoordynowane działania polskiego rządu sprawiają, że niesłychanie trudno było nam, ale również większości samorządowców zbilansować stronę dochodową i stronę wydatkową. Żeby dobrze zrozumieć, w jakiej sytuacji, w jakich okolicznościach przyszło nam samorządowcom budować budżet, trzeba dobrze poznać tło gospodarcze. Inflacja 17,9%, czyli 11 punktów procentowych więcej niż w analogicznym momencie roku ubiegłego. Wzrost cen energii o 260%, co dla naszego budżetu oznacza 3,5 miliona więcej, mamy tu na tablicy, 3,5 miliona więcej wydatków na energię elektryczną. Wzrost stóp procentowych. Dzisiaj to już 6,75%, czyli o 6,25 punktów procentowego więcej niż w ubiegłym roku. No i wzrost płacy minimalnej 17,8%. Wszystko to sprawia, że rosną ceny usług, w tym również usług komunalnych. Proszę państwa, przystępując do prac nad budżetem, wzorem lat ubiegłych, spotkałam się z mieszkańcami w różnych częściach naszego miasta, gdzie rozmawiałam z mieszkańcami i zbierałam ich propozycje do budżetu, bo dla mnie te potrzeby są najważniejsze. Również swoje potrzeby, swoje propozycje złożyły poszczególne kluby w Radzie Miasta. I czytając ten dokument, na pewno i radni, i mieszkańcy znajdą w dużym stopniu zaspokojone swoje oczekiwania, czyli są tam zawarte propozycje składane przez radnych, ale również przez mieszkańców. Szanowni państwo, jak wygląda ten budżet? Po stronie dochodów znajdzie się kwota 343 milionów złotych. Po stronie wydatkowej 397 milionów, co daje nam minus 54 miliony, czyli deficyt na poziomie 54 milionów. I na pewno państwo pamiętacie, w każdym roku ten deficyt pojawiał się i mówiliśmy zawsze, że jest to planowany deficyt, który w miarę upływu czasu, w miarę pozyskiwania środków z różnych źródeł będzie ulegał zmniejszeniu i tak się zazwyczaj stawało. Czasami kończyło się to dużą nadwyżką w roku następnym. Ale proszę państwa, w tym roku nie mogę tego powiedzieć z całą odpowiedzialnością, ani ja, ani pani skarbnik, że taka sytuacja powtórzy się w roku 2023, ponieważ nie wiemy, czy takie środki zewnętrzne popłyną. Ja przypomnę państwu, wciąż nie płyną do Polski środki z Krajowego Planu Odbudowy, to jest 36 miliardów euro. Wniosek nie został do dnia dzisiejszego złożony i wciąż nie mamy rozstrzygniętej sprawy, czy środki z Funduszu Spójności, w tym nasze regionalny program operacyjny, a to jest w skali całego kraju 75 miliardów euro, czy te środki popłyną. Jeśli popłyną, to większa część naszych inwestycji będzie miała szansę być dofinansowana w znaczącym stopniu z tych środków. Jeśli nie popłyną, będziemy musieli sobie poradzić, angażując do tego środki budżetowe. To jest sytuacja zgoła inna od tych, które dotychczas mieliśmy. Nie wiemy też, czy będą płynęły do nas dotacje z budżetu państwa, te, które na przykład otrzymywaliśmy z Polskiego Ładu. To jest wielka niewiadoma, więc dzisiaj ten deficyt na poziomie 54 milionów jest deficytem, który po prostu będziemy musieli, z którym będziemy musieli sobie po prostu poradzić. Mimo wszystko podjęłam taką decyzję,
żeby inwestycje, ten proces inwestycyjny nie został spowolniony. I jak Państwo możecie zauważyć, duża kwota, bo prawie 30% wydatków to są wydatki majątkowe. Jest to poziom 103 milionów złotych, z czego na drogi 31 milionów. I wybraliśmy te, które są, mają znaczenie strategiczne dla naszego miasta, bądź te, na które otrzymaliśmy już dofinansowanie i musimy je po prostu zrealizować. I to jest konkretnie ulica Zdrojowa i Kasprowicza, ulica Spacerowa i ulica Jedności Narodowej. Trzy ulice, które po prostu w przyszłym roku będą zrealizowane. I proszę zobaczyć, my przygotowujemy się pod przyszłą perspektywę, bo wierzę w to, że te pieniądze popłyną do naszego regionu, a wiem, że ten proces negocjacyjny w przypadku naszego województwa został już zakończony. Teraz czekamy na reakcję, czy też na informacje z Komisji Europejskiej. I to jest, proszę Państwa, niemała kwota, bo na stole leży 1,7 miliarda euro na rzecz rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Proszę popatrzeć, przygotowujemy się do tego momentu. Wtedy, kiedy te środki będą płynęły do Polski, będą płynęły do województwa zachodniopomorskiego, my będziemy mieli przygotowane dokumentacje projektowe i będziemy mogli aplikować o środki. Na same dokumentacje to jest 2,36 miliona złotych i jest tu mnóstwo ulic. To są te ulice, które wskazywali mi mieszkańcy podczas konsultacji, o które wnosili radni z różnych klubów, bo ujęliśmy w propozycjach budżetu przyszłorocznego propozycje te, które po prostu naszym zdaniem są strategiczne dla rozwoju naszego miasta. No i 58 milionów na infrastrukturę plus zrealizujemy te wszystkie inwestycje, które wygrały w budżecie obywatelskim. To jest 58 milionów i tu no sztandarowe. Kamienna mamy dofinansowane z Polskiego Ładu, żłobek Krasnal, buduje się osiedle na ulicy Witkowice, przebudowujemy targowisko przy ulicy Trzebiatowskiej i wiele, wiele innych pozycji, bardzo proszę spojrzeć, 58 milionów. Pomimo trudnej sytuacji, bo szczególnie ta strona dochodów bieżących jest mocno znokautowana, wielokrotnie mówiłam, co to spowodowało. No spowodowało to na przykład mniejsze wpływy do budżetu udziałów w podatku od osób fizycznych, to jest ponad 6 milionów, dotacja uzdrowiskowa mniejsza 5,2 miliona, ale stawiamy na zdrowie, na profilaktykę i 6 programów polityki zdrowotnej, które zostały uchwalone uchwałami Rady Miasta, będą realizowane. Kwota 828 tysięcy przeznaczona zostaje na programy polityki zdrowotnej i badania profilaktyczne. Tak się przedstawia ta strona naszych działań w obszarze zdrowia. O szczegóły dotyczące budżetu poproszę panią skarbnik, panią Jolantę Włodarek. Bardzo proszę. Dziękuję pani prezydent. Szanowni państwo, jednym z najtrudniejszych problemów warunkującym przewidywalność i samą realizację przedkładanego projektu budżetu na 2023 rok jest stabilność przepisów prawa. W zakresie, powiem, szeroko rozumianych finansów, nie tylko sektora finansów publicznych. Projekt budżetu był tworzony w okresie niekończących się zmian przepisów ustawy o finansach publicznych, które wprowadzane były przy okazji licznych zmian ustaw nowych i zmienianych dotychczasowych ustaw szczególnych. Tutaj wymienię chociażby ustawę o dodatku węglowym, istniejącą od wielu lat ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o obronie ojczyzny, czy też ustawę prawa o ochronę środowiska, ale także ustawę szczególną o pomocy obywatelom Ukrainy. W tych wszystkich ustawach, o których wymieniłam, miały miejsce zmiany dotyczące także naszego budżetu. W konsekwencji zmieniane były także przepisy wykonawcze, o których nie można zapomnieć. To są wszystkie rozporządzenia, między innymi klasyfikacja budżetowa, która nas obowiązuje, czy też aktualizowana w ostatnich dniach miesiąca października metodologia opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Jest to dodatkowy dokument, który jest dzisiaj w dzisiejszym dniu składany, a dotyczy on projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2043.
Trudności przełożyły się także na składany oczywiście w dniu dzisiejszym projekt budżetu. Wszystkie te aspekty, o których poruszała Pani Prezydent, czyli te czynniki zewnętrzne, ale też nasze, wewnętrzne, spowodowały, że w zakresie dochodów zaplanowane one zostały w kwocie 343 miliony złotych, ale są one niższe od poziomu planu trzeciego kwartału bieżącego roku o 7%. W tych dochodach mamy miejsce na dochody bieżące i to są szczególne źródła naszych dochodów, bo one są istotne w tych dochodach oczywiście, bo to jest 83% ogółem naszego budżetu. Natomiast majątkowe dochody to 17% naszych dochodów. Tak naprawdę majątkowe powinny służyć nam finansowaniu inwestycji majątkowych. To jest niezmiernie ważna informacja, bo to jest kwota w wysokości 58 milionów złotych. A przypomnę, nasze ogółem wydatki inwestycyjne łącznie z rezerwami inwestycyjnymi to jest 110 milionów złotych. Tak więc mamy połowę na sfinansowanie wydatków majątkowych w naszym budżecie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o źródła dochodów, to tylko pozwolę się odnieść do dochodów własnych, bo to są dochody, o których mówią wszystkie samorządy od wielu lat i te dochody w naszym budżecie to kwota 223 miliony złotych, a głównym źródłem tych dochodów to są podatki. To są podatki, nasze podatki lokalne i opłaty, ale także wpływy z udziałów podatków centralnych z budżetu, o których też wspominała Pani Prezydent, że one nam się niestety zmniejszają co roku i w przyszłym roku rzeczywisty ubytek to 6 milionów złotych, powtórzę. Dochody majątkowe w przyszłym roku, proszę Państwa, no niestety z uwagi na stagnację w sprzedaży nieruchomości, zastój tej sprzedaży, to nasze dochody ze sprzedaży mienia tutaj to 18 milionów złotych planowane w przyszłym roku i powiem, że twierdzimy, że to jest plan bardzo optymistyczny. Dotacje na zadania inwestycyjne, te, które otrzymamy w przyszłym roku i planujemy, że też je otrzymamy, bądź te, które już posiadamy na rachunku budżetu miasta, bo inwestycje, jak widzicie Państwo, są już realizowane, to 40 milionów złotych. Strona wydatkowa, proszę Państwa, jeśli chodzi o budżet, to 397 milionów złotych i jest ona na poziomie wyższym od planu trzeciego kwartału o 14%. Przypomnę, dochody są niższe o 7%. Wydatki mamy już na etapie projektu budżetu znacznie wyższe i te wydatki tak naprawdę prawdopodobnie będą rosły, jeśli chodzi o stronę bieżącą. Kierunki wydatków miasta postrzegamy od wielu lat takie trzy najważniejsze, czyli pierwszy to jest oświata i wychowanie i tutaj Szanowni Państwo planujemy po stronie bieżącej, co najważniejsze, 87 milionów złotych. Te 87 milionów złotych tylko dotyczy wydatków bieżących. Natomiast i to stanowi, co też ważne, w ogólnej kwocie wydatków bieżących 30%, tak, naszego życia w całym naszym mieście. Drugi kierunek to transport i łączność, czyli te wszystkie nasze inwestycje, które planujemy, ale także utrzymanie dróg, remonty ich nawierzchni, czy też bieżące konserwacje, czy też utrzymanie strefy płatnego parkowania. Te bieżące wydatki w kwocie ogólnej, którą planujemy 81 milionów złotych, będą wynosiły 20 milionów, a 61 milionów złotych tutaj to są wydatki majątkowe. To jest bardzo ważna informacja, bo w przeciwieństwie do pierwszego widać kierunku, to jest inna strona realizacji tego budżetu. Gospodarka komunalna to jest trzecie nasze źródło wydatkowe. Tutaj znacznie mniej planujemy, bo 47 milionów złotych na etapie tworzenia projektu budżetu. Są to wszelkie wydatki związane z ochroną środowiska, przede wszystkim z gospodarką odpadami oraz utrzymaniem porządku i zieleni na terenie miasta. Szanowni Państwo, wśród tych zaplanowanych inwestycji są te, które są realizowane z dofinansowaniem, które już są realizowane i one są z dofinansowaniem. Tutaj to dofinansowanie, co ważne, to jest kwota w latach pozyskana 20, czyli od 2020 roku,
do planowanego pozyskania w roku 2023 to jest 43 miliony złotych. I w tej kwocie, proszę Państwa, dodatkowo my musimy znaleźć środki w budżecie miasta, 22 miliony złotych, żeby sfinansować inwestycje, na które otrzymujemy środki, czyli na każdą inwestycję dofinansowania 50% musimy mieć środki własne. Pomimo zastosowanych ograniczeń w zakresie wydatków, kilkukrotnych, można powiedzieć, szczególnych analiz po stronie wydatków bieżących, udało nam się zmniejszyć plan wydatków na przyszły rok o kwotę 25 milionów złotych. Ale ta zmiana nie spowodowała, że nasz wynik, jak widać, zakończył się nadwyżką, tylko zmniejszył się deficyt. I ten planowany deficyt wynosi na dzień dzisiejszego składanego projektu 54 miliony złotych. Po stronie bieżącej, proszę Państwa, udało nam się, bo szczególnie tutaj analizowane były wydatki bieżące, uzyskać deficyt 2 miliony złotych. Niemniej ten deficyt prawdopodobnie będzie się powiększał, bo pierwszy chociażby kierunek wydatkowy, jak i oświata, o którym mówiłam, jest to dynamiczne, są to zmiany po stronie wydatkowej w tym dziale i to odbija się oczywiście na stronie bieżącej wyniku budżetu. Finansowy wynik planujemy, czyli ten 54 miliony złotych, pokryć dzisiaj środkami, które posiadamy z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych i wolnymi środkami, które pochodzą z niewykorzystanych kredytów w latach ubiegłych. I oczywiście tymi dofinansowaniami, o których mówiliśmy, są to środki celowe, znaczone te dofinansowania na inwestycje. Ale to jest na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, o czym też tutaj wspominała Pani Prezydent, bo w przeciwieństwie do roku poprzedniego dzisiaj niestety nie mogę powiedzieć, że jeżeli zabraknie środków na pokrycie inwestycji, to nie zaciągniemy kredytu. Może się nadarzyć sytuacja i taka potrzeba, więc to należy też przewidywać z uwagi właśnie nie tą niestabilność prawno-ekonomiczną. Tak ogólnie to podsumuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, składając ten projekt budżetu, rozpoczynamy tym samym debatę budżetową. I muszę Państwu powiedzieć, że skonstruowanie tego budżetu i uzyskanie deficytu na poziomie 54 milionów naprawdę było okupione wielkim wysiłkiem, ponieważ musieliśmy dopasować do strony dochodowej, która jest każdego roku coraz bardziej ograniczana, stronę wydatkową. Może to nie jest budżet naszych marzeń, ale jest to budżet skrojony na miarę możliwości w sytuacji, w której znaleźliśmy się jako samorządy. I jestem przekonana o tym, że wszyscy ci, którzy składali swoje propozycje do budżetu, przynajmniej część z nich odnajdą. Jeśli nie wszystkie, po prostu trzeba będzie na nie poczekać w kolejnych latach, w miarę jak sytuacja gospodarcza w kraju będzie się poprawiała. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Pani Skarbnik mówiła, że udało się zaoszczędzić 25 milionów. Proszę powiedzieć, jak to Ogólnie oświata. Przykłady, gdzie te oszczędności się udało znaleźć? No generalnie właśnie odpowiedziała, mówiąc o kierunku najwyższych wydatków bieżących w naszym mieście, czyli dział oświata i wychowanie. Na pewno nie cała pełna kwota 25 milionów złotych, bo to też związane było z analizą szeroko sklasyfikowanej klasyfikacji budżetowej, czyli w zakresie od działu, który mamy transport i łączność poprzez gospodarkę odpadami, czy też kulturę fizyczną i sport. Więc staraliśmy się nie podwyższać wydatków, ale nie wiemy, czy nam starczy z uwagi chociażby na inflację. Przypomnę, że 9,8%, takie założenia są w projekcie budżetu państwa, średnioroczna inflacja wzrostu cen towarów i usług. Natomiast my dzisiaj tworzymy projekt budżetu, gdzie mamy 17,9% inflacji, więc to jest trudne dzisiaj też powiedzieć, czy uda nam się utrzymać tą wysokość deficytu.